Sześciu nauczycieli, opiekunów z internatu policjalnej szkoły medycznej wspiera pracowników kołobrzeskiego sanepidu. Sześciu nauczycieli, którzy w normalnych warunkach pracowaliby jako opiekunowie, a z racji na to, że przecież szkoły są zamknięte, a bursy stoją puste, to tych sześciu nauczycieli podjęło decyzję w ramach oczywiście wolontariatu, że przejdzie do pracy do sanepidu. Ci nauczyciele pomagają przy prostych czynnościach związanych z wprowadzaniem danych do systemu. Odciążając tak już pracujące ostatkiem sił panie w sanepidzie, bo przecież państwo wiedzą, że w obecnej sytuacji są tam i nadgodziny, ale również przecież i praca w soboty i w niedzielę, tam właśnie w sumie 24-godzinnym. Nauczyciele pomagają powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kołobrzegu od kilku dni. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami mają to robić przynajmniej do połowy grudnia.